Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Jak widzicie, mam tutaj dialog jeszcze raz sobie z tym paladynem, który zlecił nam zabicie tych cieniostworów, więc powtórzyłem powiedzmy jeszcze raz to i tym razem nie zgodzimy się na te cieniostwory. Chyba oszalałeś. A myślałem, że naprawdę jesteś odważny, ale to bardzo dobrze. Tylko cię sprawdzałem. Z takim wyposażeniem walka z cieniostworami byłaby szaleństwem. Potrzeba nam w obozie odważnych, ale też rozsądnych ludzi. Wybierzemy się na mniejsze polowanie. Co to za polowanie? Nic wielkiego. Poszukamy jakichś ścierwojadów. Chodź za mną. Dobra. Może się trafi coś nawet lepszego i dasz mi więcej expo niż powinieneś, ale spoko. Okej, mam nadzieję, że ten odcinek będzie mniejszym failem niż to, co pokazałem w poprzednim odcinku, bo tamten to był tragedia. Nie wiem jaka była wasza reakcja, bo nagrywam to jeden po drugim, ale już się domyślam ten zaawansowany hejt w komentarzach. Dobra, baw się z nimi. Nie będę ci przeszkadzał. Aha, no chyba, że się zbagujesz, no to... Co to się kurwa dzieje? Okej, tu są w ogóle wilki, spoko. Będą kolejne skóry. Nie wiem skąd te wilki się tu nagle biorą. Ale skóry na pewno sobie wezmę. Dobra, dawaj tu mięso. Tu też dawaj mięso. O, rzębacz. O Boże, ty też będziesz mieć problem. Jest tu, nie ma. Jakbyś ty ziomuś wiedział. Znaczy, nie wiedział, tylko trochę szybciej tą kuszę chował. Bo się sam bagujesz. Próbując strzelać. O, znowu wilki. To jest mój mistrz. No ale cóż. Ups, sorry. Nie tak to miało wyglądać. Ej, ale będę mieć już te 5 skór dla tego bandyty. Dobra, strzelaj tam. Do tego... O Jezus Maria, naprawdę. Dobra, ja zrobię save'a może na wszelki wypadek, jakbym miał zginąć czy coś. Widzisz, upolowaliśmy też parę wilków. Skóry się nam przydadzą. Zdejmij je i zanieś lordowi Hagenowi. Ej. W porządku. Wystarczy na dzisiaj. Mamy trochę mięsa i kilka skór. Dobrze się spisałeś. Powiem Hagenowi, że możesz się do nas przyłączyć. To na razie. No siema. Prawie umarłeś, idioto. Nic tu nie ma. Piekielny jaszczur. Jak tam z moim expem? O, już bardzo dobrze. Będę mógł sobie nowy... Znaczy nowy, no tak, w sumie tak. Nowy miecz wziąć. Tylko potrzebuję jeszcze 50 expa. Jakiś ścierwojad jeden może? Zechce być... moim tutaj dostawcą levela, że tak to nazwę. Jakiś jeden pojedynczy ścierwojad, tam jest ten piekielny. Dobra, powinien nam dać radę. Pewnie zaraz umrę. Nie, bez... Nie buguj się, nie rób mi tego. Powinien nam dać radę, tak? Kogo ja próbuję oszukać, naprawdę? Przecież ja jestem w tą grę tak słaby, że to jest aż smutne. Naprawdę myślałem trochę mrocznego ścierwojada, no coś prostszego, zwykły ścierwojad, proszę was, no. No wiecie co, już chyba mam większą szansę zabić tego... pełzacza.
Chociaż tego też nie jestem tak do końca pewien. Nie, że ten ścierwojad z tyłu mnie speszył. Boże drogi. Nie, ja muszę przestać, bo to będzie znowu odcinek fail i to po prostu będzie jeszcze gorzej niż tamto. Ogarnij się, Jezus, Feo, ja pierdolę, to jest gorzej niż zazwyczaj, naprawdę. To jest złe, naprawdę złe. Naprawdę bardzo złe. Chodź tutaj, ziomuś. Bo tam jest ten ścierwojad pieprzony. Chodź tu! Wiecie co? Wiecie co wam powiem? Idę poszukać normalnych ścierowiadów. Naprawdę. Jeden normalny ścierowiad, proszę. Nie jakieś dziwne piekielne topielce, czy cholera wie co to. Poproszę normalnego ścierowiada. Chodź tutaj, tak ty. Jesteś najnormalniejszym ścierowiadem z tego co widzę. Gdzie ty jesteś? Aha. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Boże, drogi, Jezus, Maria. I koniec. O! Idę po ten level, idę po normalnie te punkty siły i... O Boże. To jest tragedia, naprawdę. Nie wiem o co chodzi, ale naprawdę to jest tragedia. Jeszcze większa niż zwykle w moim wykonaniu. No ale dobra. Za niedługo będą. Już będzie lepszy mieczyk. Już powoli będzie lepiej, ludzie. Nie bójcie się. Mam wilcze skóry. Świetnie, na pewno się przydadzą. W zamian przyjmij tą esencję leczniczą. Chcę zwiększyć. Świetnie. Mam jeszcze 5 punktów, ale może ja sobie zostawię, bo wystarczy mi tyle siły, ile mam. O właśnie, żeby mieć ten kiepski, szeroki miecz. No widzimy, dalej nie wiem gdzie jest Garond, ale... Ale mam już lepszy miecz! To już wierzę, że to jest... inwestycja w przyszłość, bardzo dobra. O! Nie widziałeś gdzie poszedł kapitan Garond? Widziałem jak szedł za ruiny, jakby go coś pogoniło. Za ruiny? Pokłóciłeś się z Miko? A co cię to obchodzi? Chyba chcesz, żebym robił z tobą interesy. Jasne, jasne. Więc co chcesz wiedzieć? To rozumiem. O co poszło? Jak zwykle graliśmy w kości. Ten dureń ciągle przegrywał i zaczął wrzeszczeć, że oszukuje. Powiedziałem, żeby mnie nie obrażał, a ten rzucił się na mnie z pięściami. Całe szczęście, że inni paladyni w porę go powstrzymali. To wariat. A na dodatek ten idiota chciał kupić ode mnie specjalny myśliwski łuk. Na pewno go nie dostanie. Aha. Zgaduję, że będę musiał kupić dla niego ten łuk, czy coś. I wtedy będzie chciał ze mną gadać, rozumiem. Tak mi się wydaje, chyba. Mika, mogę z tam teraz porozmawiać? Mogę. Rozmawiałem z Hakonem. I co z tego? Podobno się pokłóciliście. No ta. Trochę mnie poniosło. Hakon mówił coś o jakimś łuku. Co mówił? Chciałeś kupić od niego jakiś łuk, tak? To prawda. Co ci powiedział? Mów! Co ci powiedział o tym łuku? Że ci go sprzeda? Może. W porządku, postawię sprawę jasno. Jeżeli załatwisz dla mnie ten łuk, zgodzę się, byś do nas przyłączył. Więc jak będzie? Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, tu masz pieniądze. Jeżeli jednak w ciągu 3 dni zobaczę łuku, musisz mi je zwrócić. Hajszy! Hajszy, hajszy, dobra. Ciekawe, co się stanie. Znaczy, czy będę mógł... Pewnie nie będę mógł tak sobie od tak kupić tego łuku. Pohandluj. Masz łuk? No nie masz takiego łuku, jakież czwaniaki. No dobra. Chciałbym obejrzeć ten łuk, który chciał od ciebie kupić Mika. Po co? Może sam bym go kupił. Myślisz, że jestem taki głupi? Wiem, po co ci ten łuk. Chcesz zdobyć poparcie Miki.
Nie sprzedam ci go. Zresztą i tak już go nie mam. Jak to nie masz? Po prostu już go nie mam. To co się z nim stało? Wczoraj wieczorem kupił go ode mnie Lord André, więc zapewne jest w jego posiadaniu. Zatem będę musiał z nim porozmawiać. Dzięki za informację. To chciałem wiedzieć. Ale to jest uważania. Okej, tylko jedna rzecz mnie ciekawi. O które ruiny mu chodzi, za które Garund poszedł? To jest dużo tych ruin. Podobno kupiłeś łuk od Hakona. To był bardzo dobry łuk, idealny na polowanie. Był? Ktoś mi go ukradł. Dziś rano zaglądam do mojej skrzyni, a tam pusto. Zniknęło całe złoto, mój pierścień i ten łuk. Jak tylko znajdę tego, kto to zrobił. A czemu interesujesz się tym łukiem? Potrzebuję go dla Niki. Wiesz, reputacja w obozie. Rozumiem. Zawrzyjmy układ. Odzyskaj mi pierścień i złoto, a ja podaruję ci ten łuk. On nie był dla mnie aż tak ważny. Ile było złota? Około 200 złotych monet. Pierścień też był ze złota. Podejrzewasz, kto to mógł być? Wczoraj wieczorem kręcił się tu handlarz Fernando i paladyn Samuel. Ale to nie mógł być Samuel. Paladyn nigdy nie dopuszcza się kradzieży. Może to ten Fernando? Okej. Zobaczmy, Fernando, to byłeś chyba ty. Ale wydaje mi się, że to ten paladyn mimo wszystko. Mam jakieś monety? Mam dla ciebie stare monety. Nie masz nic. A, dobra, to nieważne. Lord André widział, jak kręciłeś się przy jego namiocie, a jego rzeczy zginęły. Nie wiem, o czym mówisz. Mnie tam nie było. Pokaż mi. Nie masz jakiegoś złotego pierścienia przypadkiem na sprzedaż? Chyba nie ma. Dobra. Czyli, czekajcie, tutaj trzeba zrobić nowy save od jedynki. 21. To samo im powiesz? Lord André, a jego rzeczy zginęły. Nie wiem o czym. Dobra, czyli nic nowego się od ciebie nie dowiem. A jeszcze został paladyn Samuel, tylko który to teraz był? Ty. Hej. Podobno wczoraj kręciłeś się obok namiotu André. Tak. I co z tego? Zauważyłeś coś podejrzanego? Chyba tak. Widziałem, jak za namiotem majstrował coś ten handlarz, Fernando. Myślałem wcześniej, że może czegoś szuka. W porządku, właśnie to chciałem usłyszeć. Okej, no to panie Fernando, jeszcze raz do ciebie zagadajmy. Co mi ciekawego powiesz na to? Lord André widział, jak kręciłeś się przy jego namiocie, a jego rzeczy zginęły. Nie wiem, o czym mówisz. Mnie tam nie było. Rozmawiałem też z paladynem Samuelem. On także ci tam widział. Widzę, że nie mam wyboru. Dobra, oddam ci te rzeczy, a cała sprawa zostanie między nami. Umowa stoi? Dobra. Zgoda, niech tak będzie. Bardzo dobrze. Chodź za mną. Te rzeczy ukryłem za obozem. Nie podoba mi się to, że ono mnie gdzieś ciągnie. Boję się, że jakąś pułapkę, ale z drugiej strony... Ha. Nie guzdraj się! No przecież idę, kurwele! Jesteśmy za obozem. Teraz możemy spokojnie porozmawiać. Serio? No chodź. No, no. To będzie moje jakieś... Może odkucie się. Nie dam się ani razu trafić może. Fajnie by było. O, nie dałem się trafić, patrzcie. I tak jestem chujowy, ale... Jakiś wzrost moich morali nastąpił. Wstawaj, ziomuś. Wstawaj, frajerze. O rany, moja głowa. Oddasz mi te rzeczy, czy jeszcze raz mam ci kości pogruchotać? W porządku. Weź to i zostaw mnie w spokoju. Dzięki.
Okej, to damy teraz to Lordowi André i łuk damy Mice. I kto wie, może to będą dwa questy. Chociaż myślę, że jednak tylko jeden. Ale kto wie. Odzyskałem twoje rzeczy. 200 monet i złoty pierścień. Wielkie dzięki. Łuk możesz zabrać. Przyjmij ode mnie też trochę złotych monet. Okej, dzięki. Mika. Mam twój łuk. Naprawdę? To wspaniale. Pokaż go. Cudownie. Zawsze taki chciałem mieć. Przepraszam ci za moje słowa, ale byłem wściekły. Nie ma sprawy. Jesteś w porządku. Jeszcze raz wielkie dzięki. Masz moje poparcie i przyjmij ode mnie ten pierścień. Okej, co to za pierścień? Pierścień siły. O! Teraz mi to dajesz? No dobra. Niechaj będzie. Dobra. A wiecie co, nauczę się jeszcze tego plus 5 do siły, żeby mieć już to 50 i żeby było fajnie. Chcę zwiększyć. Okej. Pyk i tyle. Następne punkty siły kosztują plus 10, więc będziemy mogli się wstrzymać z tym. Okej, poszukajmy teraz Garonda, bo miał być z jakimiś ruinami. Tylko kurde, o które ruiny im kurde chodzi? Bo ja nie wiem. Dobra, może tym razem uda mi się... O fuck, to jest zębacz? Znaczy zębacz, brzytwiak. Skąd tu się wziął ten brzytwiak? Trochę kiepsko. Ale no okej, no mamy trochę więcej siły, więc może... Kogo ja próbuję? Chodź. Jeden. Może się uda. Kto wie. Aha! Łaciul! A to dalej jest takie mocne, że ja mu nic nie robię. Okej. Myślałem, że jednak trochę więcej mi dał ten miecz i ta siła, ale widać jednak nie. To może ja szczura dam radę chociaż zabić, co? Proszę. Bardzo proszę. O, mordę. O Boże! To jest moje szczęście w tej grze! Jak już mówiłem! Będzie mnie to? Nie, dobra, zajęli się jakimś tym ścierwiadem. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że ta gra mnie aż tak bardzo nienawidzi. Dajcie mi łóżko, proszę, ja was. Godzinę odpoczywaj. Wody nie chcę. Dobra, i poszukajmy tego Garonda. Wiecie, już nie idźmy w tamtą stronę, bo tam są brzytwiaki, ja nie chcę ich. Niech sobie tam będą gdzieś, ale ja ich nie chcę. Na razie widzieć. Jakieś kuźwa przepakowane. Ale może to będzie coś bardziej przyjaznemu mojemu levelowi jeszcze. Zobaczmy. Czy tu jest... O, cześć. Mam dla ciebie niebieski bez. 10 sztuk? Tak. Człowieku, uratowałeś mi życie. Będę ci wdzięczny do końca życia. Ten bez to dla mnie zbawienie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, to daj znać. Na razie przyjmij trochę złota. Teraz też mogę ci zlecić zadanie ode mnie. Co to za zadanie? Chodzi o szczury. Te stworzenia zaległy się tutaj jak muchy. Wszędzie ich pełno, a zwłaszcza wokół ruinnych świątyni. Czasem dobierają się do naszych zapasów. Pozbądź się ich. W porządku. Zrobiłem to w pierwszym odcinku. Wybiłem te paskudne stworzenia. Bardzo dobrze. Nie cierpię ich. W nagrodę weź ten eliksir siły. A mięso tych szczurów, oczywiście jeśli chcesz, zanieś do Grity. Ona będzie wiedziała, co z niej zrobić, żeby jakoś to smakowało. Robi pyszny gulasz. Tak zrobię.
co z twoim poparciem? Załatwiłeś te szczury, pomogłeś mi z tym bzem. Poza tym znam cię jeszcze z tej nieszczęsnej kolonii górniczej. Od początku nie miałem wątpliwości co do tego, że powinieneś się do nas przyłączyć. Hagen usłyszy o tobie same dobre słowa. Okej, okay, dzięki, fajnie, fajnie. No, tak naprawdę to chyba to są już wszyscy, jeżeli chodzi o tych ludzi do... z paladynów. Nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, u którego questa bym nie zrobił. O, są te ścierwojady. Tylko na spokojnie. Aha. Dobra. Przydałby się... jakoś lepsze to obrażenia. Znaczy, no już są lepsze te obrażenia, ale wciąż to nie jest jednak to, co chciałem, żeby było. No ale lepsze to niż nic, no. To na pewno. No z dwoma ja się nie chcę walczyć za bardzo. Czekajcie. O Boże, jeszcze wy? No dobra, chodźcie. Po jednym. Chociaż no dobra, gobliny nie przyjdą po jednym. Kogo ja próbuję oszukać? O, ale kryt jak wejdzie, to już wejdzie ładnie. Dobra. No. Już dobra. Jednak jest już całkiem okej. Może nie mogę się dalej bić z jakimiś tam brzytwiakami, ale przynajmniej nie muszę się już obawiać tego, że zabiją mnie parę goblinów. Chociaż nie, no tego dalej muszę się obawiać, w końcu to ja. Dobra. Jeden ścierwojad bym prosił, jednego. Ty tam drugi niech się dalej blokuje, a ja bym chciał jednego ścierwojada. Piekielny. Okej. Nie ma czego plądrować. A ten drugi bym prosił... Niczego tu nie znajdę. No. Come on. What? Co jest? Help! Co jest? What the fuck just... Teraz to jest coś, czego nie rozumiem do końca. Halo? Toż to... Co tu kurwa chodzi? Mówiłem wam już o czymś takim, że ta gra mnie bardzo nienawidzi, ale to już jest naprawdę przegięcie po prostu... Mam wyjścia dwa w tym momencie. Albo wczytać grę i zrobić to jeszcze raz, w sumie nie było tego dużo. Albo włączyć Marvina i po prostu nacisnąć jeden przycisk i ja z tego wyjdę. Tylko nie chcę włączać Marvina, bo nie jestem do końca pewien, jak ten mod zareaguje na to, że ja włączę kody. Znaczy, może włączę jakby konsolę kodów. Więc może jednak lepiej to wczytam, ale to w kolejnym odcinku, więc... Dzięki za uwagę, porobiliśmy trochę questów, nie był to aż taki fail jako przeniosny, chociaż też idealnie nie było, więc... No, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie.